Dzień dobry Państwu. Moim kolejnym gościem jest Piotr Tokarczyk, zawodnik trenujący Flipstyle. Witam Cię, Piotrek. Cześć, witaj. No to Piotr, chciałbym zacząć od takiego pytania. Które osiągnięcia są dla Ciebie najważniejsze, które do tej pory udało Ci się wygrać, zdobyć? Chyba wszystkie zawody, na których staję na podium, są dla mnie najważniejsze. Podwójne mistrzostwo Polski w tym roku jest dość ważne dla mnie. Wygrana w Kremnicy, Bigger w mieście, zawody FIS-owe, bardzo niska ranga, jakby patrząc na całokształt Pucharów Świata, Pucharów Europy. Lecz wtedy, jak gdy wygrałem, byli dobrzy zawodnicy mniejszym, Anthony Trauch, Kanadyjczyk, który liczy się w Pucharach Świata, więc z tego wyniku byłem bardzo zadowolony. A powiedz mi takie teraz pytanie ogólne, jak oceniasz w ogóle możliwości dla Twojej dyscypliny w Polsce, tej uprawiania, dla nawet przyszłość Twojej dyscypliny w Polsce? Na dzień dzisiejszy jest bardzo ciężko jakby popatrzeć na wszystko, ponieważ mieliśmy super park Gubałówkę w Zakopanem, gdzie tak naprawdę ja się wytrenowałem, gdzie szlifowałem wszystkie swoje triki. Teraz nie mamy takich możliwości dużych snowparków jak wcześniej. Musimy wyjeżdżać poza granicę kraju, żeby skakać na dużych skoczniach, naprawdę dużych skoczniach, bo w Polsce nie mamy takich niestety miejsc i może się kiedyś to zmieni. Jest parę kurortów, które tak naprawdę rozwijają się w tym kierunku. Może się uda, żeby ta dyscyplina poszła do przodu. To jest na pewno duży problem, no bo wiadomo, że się inwestuje w takie dyscypliny, które są najpopularniejsze, a to jest na pewno, moim zdaniem, to powinna być przyszłość, to jest dyscyplina bardzo widowiskowa. Tak, oczywiście, jest to bardzo widowiskowa dyscyplina. Tak naprawdę na snowboardzie freestyle snowboardowy jest o tyle fajny, że każdy sobie dobiera swój styl. Jedni skaczą na skoczniach, drudzy jeżdżą po poręczach, a inni jeszcze w puchu, więc jakby są różne odmiany tego freestylu i to jest fajne w tej dyscyplinie. Jest to na pewno widowiskowe, kręci się potrójne salta, nawet poczwórne. Powinni sponsorzy ładować pieniądze w cały ten snowboard. Nie? Teraz tak naprawdę ciężko dobrego sponsora, żeby dostać. Są zawodnicy, którzy dostają tylko deski snowboardowe, a tak naprawdę nie wyżyjemy z tych desek snowboardowych. Tam już jak jesteś na jakimś poziomie, dostajesz pieniądze od sponsora, więc wtedy możesz się rozwijać, ale to są ogromne koszty wyjazdów w Alpy, trenowanie z najlepszymi. No bo tu w Polsce to nawet gdybyś chciał, nie bardziej trenować. No tak, nie mamy gdzie trenować. Są te snowparki, jak wspomniałem wcześniej, ale no, nie wytrenujemy się na poziom światowy i trzeba wyjeżdżać poza granicami kraju. Ja gdybym nie był w kadrze narodowej i nie jeździłbym po całym świecie po najlepszych kurortach, to nie wiem, czy bym był w tym miejscu, co jestem. A powiedz mi, jak wspominasz zawody Pucharów Polski w slopestyle'u, w których zwyciężyłeś? To było na Gubałówce bodajże, to było 2 lata temu, jak dobrze pamiętam. No tak, 2 lata temu. Kurczę, nie wiem, jakoś nie przywiązałem się bardzo do tych zawodów. Udało mi się wygrać cały cykl. Tyle, tak naprawdę mierzę już bardzo wysoko. I ranga Polski, czy ranga Europy. Fajnie, cieszą mnie zawody europejskie, jeżeli staję na podium, ale celuję wyżej i moim celem jest wygrywać Puchary Świata. A już jakbym w Polskę tak zostawiam trochę z tyłu za sobą. No bo już jak w 2015 roku zdobyłeś złoto właśnie jeszcze z Polski w Big Air, to są dla Ciebie, wiadomo, ważne trofea, ale już po prostu chcesz przyjść poziom wyżej i zdobywać światowe, tak? Tak, tak. Pucharów Świata i takie zawody. A powiedz mi, ile, jak przygotowujesz triki, nie? Mhm. To ile trwa opanowanie nowego? Jak dużo musisz się uczyć, powiedzmy, jeśli tam chcesz się nauczyć czegoś nowego, a zawody, to ile trwa właśnie opanowywanie tego? No właśnie, i to jest dobre pytanie. Nie ma jakby określonego czasu, ile trwa, bo popatrzmy na to, że każde zawody, każda skocznia jest inna. Ja na przykład swój jakby trik, który jest moim tak easy runem tak zwanym, to jest frontside 1080, to są 3 obroty. Mhm. Tak naprawdę ja go mam opanowanego za każdym razem, tak naprawdę ja go powinienem robić. Nawet jak wstanę, ktoś mnie przebudzi, a powinienem się na skoczni i to zrobić. Ale nie zawsze tak jest, w zależności od warunków i wszystkiego tak naprawdę. Cały czas doszkalamy ten trik, który się uczymy. Teraz na przykład mam swój koronny trik frontside 1440, to są 4 obroty.
Ląduje go, raz go ląduje, raz go nie ląduje. W zależności jak leży mi skocznia w danym momencie, jaki mam dzień. Rozumiem, a jeszcze o to spytam. A skocznie to one są, wiadomo, że się różnią, nie ma takich samych, ale one są identycznie wykonywane, czy są tak w skokach większe, mniejsze? Większe, mniejsze, oczywiście, tak, właśnie w skokach. Tylko że w skokach narciarskich na przykład. Nie znam się do końca na skokach narciarskich, więc jak mnie skoczkowie oglądają, to proszę o wyrozumiałość. Wydaje mi się, że na skoczniach narciarskich jest zazwyczaj podobne wybicie, a u nas nie, bo u nas może być bardziej podlupowane, czyli skocznia może iść bardziej do góry lub bardziej płaska. Ona może być, nie, może mieć próg 5 metrów wybicia, może mieć 3 metry wybicia. Jest to w zależności od zawodu, w zależności od usytuowania danego miejsca. To już wszystko w zależności od konstruktorów, którzy budują te skocznie na zawody czy do treningów. Rozumiem. A jak myślisz, jest możliwość, żeby gdzieś w Polsce, w Tatrach powstała właśnie taka profesjonalna skocznia? Były już, jak dobrze pamiętam, na Kasprowym Wierchu był pomysł na halfpipe. Jak dobrze pamiętam, nie wyszło to. Snowpark, bardzo wątpliwa sprawa, żeby powstał, bo to jednak parki narodowe i nie zgodzą, mi się wydaje. Państwo się nie zgodzi na to. Fajnie by było mieć taki park pod nosem, tak jak wcześniej wspomniałem o Gubałówce, którą miałem pod nosem i jakby nie patrząc, to trochę wyprzedzałem zawodników w Polsce, bo miałem 5 minut do tego snowparku, jechałem rano, wracałem wieczorem, a niektórzy koledzy, tak jak na przykład z kadry ode mnie koledzy, jeden jest z Wałbrzycha, drugi jest z Łodzi, trzeci z Katowic, kto inny z Krakowa, więc te kilometry są, bardzo duża odległość jest od tego snowparku była, a ja miałem 5 minut, więc mogłem kiedy mi pasowało jechać na tą skocznię, nie musiałem robić jakby wyprawy na to wszystko, pakowania i... Rozumiem, a jak to na twój trening, taki pojedynczy? Wiadomo, że masz na pewno cykl, tak, każdy sportowiec, ale na czym polegają twoje treningi? Jeżeli chodzi o trening na śniegu? Tak, czy no, w ogóle i na śniegu, i letni. Letni, w lecie jeżdżę na deskorolce, ostatnio zacząłem przygodę z wakeboardem, super sprawa, więc trochę deskorolka poszła w bok. To też jakby mi pomaga bardzo dużo w snowboardzie, jednak bo to i to jest deska. Prawie codziennie jeżdżę, jeżeli mam chwilę czasu oczywiście, a poświęciłem całe życie snowboardowi i sportom, więc mam na to czas, żeby jeździć. W lecie spędzam około 200-270 dni w roku na śniegu, więc trening na śniegu rano, jedziemy o 9 rano, wyjeżdżamy, skaczemy przez dwie godziny dane ewolucje, w zależności co trener każe. Tak naprawdę ja już mam jeden jakby plan od 4 lat, który wykonuję i tylko dokładam jakby za każdym razem 1,8 więcej rotacji lub szlifuję styl w ten sposób. Po prostu później mamy przerwę, znowu 4 godziny, wieczorem jakiś rozruch, rozciąganie, czy tam deskorolka, jak mamy jakiś skatepark, czy jest okres letni, jak jesteśmy w Alpach. No ale, no bo tak by, powiedz mi, na czym, co sędziowie biorą pod uwagę, gdy oceniają skoki w twojej dyscyplinie? Biorą na pewno styl, trudność wykonania triku, egzekucję triku, lądowanie triku, czy bardzo dużo odejmują, możemy wykonać mega ciężki trik, ale jeżeli ten trik jest brzydko lądowany, czyli dotkniemy ręką lądowania, bardzo dużo punktów odejmuje się za to. I nawet można super trikiem, który jest najlepszy w zawodach, można zepsuć właśnie brzydkim lądowaniem i ten trik nie jest zaliczony wtedy do dobrej próby. Czyli po prostu wszystko musi być... Wszystko musi, no i też musimy się jakby wstrzelić w sędziów, bo niektórzy sędziowie na przykład nie lubią danych grabów, tak? Miałem sytuację we Francji, w Warsztat na Pucharze Europy w tym roku, wykonując frontside 1440 i stylem. Wiadomo, że to jest mega trik ciężki już na poziomie Pucharów Świata i nie podobał im się ten trik, bo że był on stylem wykonany, czyli złapaniem deski z tyłu dzioba. No i przez to ci nie zaliczyli, tak? Nie, zaliczyli, tylko mi się nie podobał za bardzo, ale wtedy było w ogóle mega zamieszanie, bo sędziowie myśleli, że to było 10-80, więc trochę tam jakiś tam problemów było, ale ogólnie chodzi mi o to, że w zależności kto jaki sędzia, komu się co podoba. I jednym się podobają triki podwójne salta, a innym proste rotacje. Ja jestem zwolennikiem prostych rotacji, płaskich rotacji, bo dla mnie snowboard podwójne salta, potrójne to już jest akrobacja i
No nie podoba mi się taki snowboard. Jestem wychowany na starej szkole, czyli płaskie rotacje i tego się uczę. I wiele osób zadaje mi pytanie, dlaczego idę właśnie w płaskie rotacje, dlaczego ja nie robię podwójnych. No, taki styl sobie już ubrałem. I tak wracając właśnie do tego snowboardu i co wspomniałem wcześniej, że każdy sobie wybiera, co chce robić. Ja sobie wybrałem, w tym kierunku idzie mój snowboard, w tym stylu, w płaskich rotacji. No, ale czy chodzi mi o zawody, powiedzmy Mistrzostwa Świata, czy nam Igrzyska Olimpijskie, to są sędziowie, właśnie ty mówisz, że każdy lubi inny styl. Tak. Wiecie, masz orientację, jacy są sędziowie i co będzie akurat, kto będzie uprzywilejowany? Nie, nie, tego nie. Wiadomo, że mamy nazwiska na odprawie, są nazwiska sędziów, którzy sędziują dane zawody. Niektórych sędziów się kojarzy, niektórych nie po prostu. To jest taka mała loteria, no ale wiadomo, jeżeli trik jest mega dobrze wykonany, tak jak wspomniałem, lądowanie jest trzyściutkie, no to nie odejmą nam dużo punktów jakby za to, że im się nie podobał ten trik albo i w innym kierunku. Rozumiem. No jeszcze wracając do twojej przygody w Wielkiej Brytanii, to czy będąc w Wielkiej Brytanii, można powiedzieć, że twoja pasja właściwie pogłębiła, była, wzmocniła do snowboardu? Nie, myślę, że nie. Wyjechałem do Wielkiej Brytanii do pracy, tak naprawdę nie miałem czasu na snowboard. Nie myślałem o snowboardzie. To była ciężka praca od 6 rano do 12 w nocy. Raz czy dwa razy wygospodarowałem czas akurat, żeby pojechać na halę snowboardową, bo akurat były tam zawody, więc udało mi się pojechać. Ale raczej myślałem już wtedy o zakończeniu snowboardu. Już zająć się tam pracą, pracować, po prostu godnie żyć, jakby to tak to nazwać. Ale pamiętam jak dziś, że była premiera filmu War More Time A Films, która była robiona przez Adriana Smarca. I wtedy wróciłem na tą premierę, bo akurat w sezon wcześniej nagrywaliśmy cały czas ten film. I akurat wróciłem na tą premierę i najfajniejsze w tym wszystkim było, że Adrian nam nie pokazał tego nagrania wcześniej, tylko na premierze i dopiero wtedy tak naprawdę pogłębiło, że ja jak oglądałem ten film, swój przejazd i myślę, o nie mogę skończyć, muszę wracać do Polski. Więc jak dziś pamiętam, to było 2 tygodnie chyba jeszcze takiego już myślenia o snowboardzie i wróciłem do Polski i stwierdziłem, że koniec pracy i biorę się za snowboard na 100%. No i wtedy się tak wziąłem. Jeszcze tam miałem jakąś sytuację, że wyjechałem rzeczywiście do tej Anglii, ale to na krótki okres wakacyjny, tam 2-3 miesiące i wracałem szybko na zimę. Czyli ty, mam rozumieć, że ty też występujesz w filmach, tak? Tak, kręciliśmy dawniej filmy snowboardowe. Byłem w dwóch pełnometrażowych filmach, miałem dwa razy swój przejazd, ale na ten dzień dzisiejszy już nie mam czasu na kręcenie tych filmów i już nie ma ludzi, z którymi mógłbym kręcić te filmy, bo tak naprawdę ja jestem cały czas z kadrą narodową na wyjazdach i już nie mam czasu kręcić. Wiadomo, coś nagrywamy między sobą, ale to bardziej jest jako winna analiza, a nie jako mógłbym skleić jakiś tam przejazd swój końcówce sezonu. No, ale gdybyś dostał propozycję, powiedzmy, będzie kręcony w Polsce jakaś produkcja, nawet nie wiem, Jamesa Bonda i masz jako dubler zagrać przejazd Bonda na desce. Myślę, że tak, zgodziłbym się. Czemu nie? Mam takie trochę jakby parcie na szkło, że jednak lubię tą kamerę, lubię ten aparat, więc myślę, że zgodziłbym się na pewno. Wiadomo, bo inaczej, bo trochę trzeba rozróżnić, bo jednak takie filmy, jak teraz wspomniałeś, dubler 2-3 dni jest nagrane, a taki part snowboardowy, który przejazd trwa 2-3 lub 3 minuty, nagrywa się sezon, nawet półtora sezonu, bo trzeba zbierać triki i uzbieranie 3 minut przejazdu to jest bardzo ciężka praca dla snowboardzisty. I to jest tak, wracając znowu do tego, jak to ten snowboard jest, że każdy wybiera sobie jak chce, jaką drogą idzie. Ja wybrałem ten sport, snowboard sportowy, a są też snowboardziści, którzy wybierają ten snowboard, kręcą filmy snowboardowe, tylko i wyłącznie nie startują po zawodach. Więc to też fajne jest, że można robić to i to. Czyli powiedzmy, ty możesz startować, wiadomo, w zawodach, ale możesz równie dobrze zagrać w filmie. Tak, kręcić filmy snowboardowe, tak, dokładnie. Ale powiedzmy, to możesz kręcić jakieś produkcji filmowej, czy... Tak, tak na przykład, tak wspomniałem, jak byłem w AA Films, One More Time Film się nazywał, produkcja, i tam było bodajże 7 czy 8 riderów,
I każdy miał swój przejazd. Każdy miał swój przejazd, każdy miał swoje jakby kilka minut i był on pokazany, i były między przejazdami były jakieś wstawki. Jeszcze właśnie w tym filmie On Work Time miałem okazję mieć przejazd również, mój trener miał przejazd, Tomek Tylka właśnie miał przejazd tam. Więc dużo fajnych twarzy też tam się pokazało. No a powiedz mi, czy na trening, jak wygląda twój trening na desce, czy po prostu ucząc się triku, jeździcie po tych samych torach, co na zawodach, czy macie jakieś oddzielne do treningu? Rzadko się zdarza, żebyśmy mieli okazję jakby trenować tydzień na danym torze, bo tak naprawdę tory są zrobione dzień czy dwa przed. No, na Puarach Światach możemy, na Puarach Światach Bigger w mieście możemy raz, jeden dzień mamy treningu, na Puarach Światach Slopestyle, gdzie to jest na stoku, mamy trzy dni treningu, nie więcej. Ciężko jest trafić tak, żebyśmy mogli trenować na tym samym torze, nie wiem, pół sezonu i za pod koniec sezonu i mamy na nich zawody. Rzadko to się bardzo zdarza. Rozumiem. No a powiedz mi, a na przykład jak masz zawody na danym torze, to on musi być jak długo przygotowywany? Różnie, już zależy wszystko od konstruktorów, jak długo, bo na przykład są przerabiane niektóre tory pod zawody. Już są gotowe tory, tylko je przerabiają. Może to zająć 3 dni, 2 dni. Na przykład teraz jak były zawody, nie chcę pomylić, Garmin Wintersportival w Białce, to skocznia była budowana bodajże 4 albo 5 dni, też nie chcę skłamać, tego 4-5 dni i była gotowa już pod zawody. No to już termin, w zależności, to tak jak jest z budową domu. Jedni mówią, że zbudują w pół roku, a inni, że w 2 lata. No, tak samo jest trochę ze snowboardem. No bo na przykład ten sezon był dla Ciebie bardzo dobry. No. Wygrałeś zawody w Kremnicy, Big Air 9 lutego, tak samo drugie miejsce zająłeś w zawodach w Serbii, w Koparniku, tak? Tak, Koparnik. No, czy wygrałeś Puchar Świata, Puchar Europy na Słowacji? Tak, to był niżej trochę niż Puchar tak. Europy, bo to były zawody rangi FIS-u, lecz punkty takie zdobyłem jak rzeczywiście na Pucharze Europy i tak wspomniałem, to był jeden z jednych z lepszych zawodów, bo ponieważ byli dobrzy zawodnicy, był właśnie Antonin Trau, Kanadyjczyk, który parę dni później zdobył chyba trzecie miejsce lub drugie nawet na Grand Prix w Rosji, gdzie też byli najlepsi zawodnicy. Więc fajnie jest, jak się udaje, objeżdżasz dobrych zawodników. A jak dobrze wspomniałem Kremnicę, to był szalony wyjazd, ponieważ dzień wcześniej byłem w Szczyrku na zawodach właśnie, nie pamiętam jak one się już nazywały, a na Snowfeście. Na Snowfeście byłem w Szczyrku, skończyliśmy zawód około 11 wieczorem w nocy, parę godzin snu i o 5 rano już wyjechałem do Kremnicy na kolejne zawody, więc to było szalony weekend, ale szalony weekend i naprawdę fajny, bo udało mi się wygrać w Szczyrku i udało mi się wygrać w Kremnicy. Czyli złoty weekend. Złoty weekend, tak. Bardzo, bardzo byłem zadowolony, lecz w niedzielę nie mogłem wstać z łóżka ze zmęczenia, ale warto było. No, ale mówisz, że z swoich słów wynika, że w Polsce no, są te zawody organizowane, że jest jakaś przyszłość dla twojej konkurencji. Ale w Szczyrku były zawody. Ta skocznia nie była super, ta skocznia w Szczyrku, bo wymyślili w ogóle jakąś dziwne ocenianie tego skakania tam na odległość bardziej niż triki, ale nie była to skocznia super wielka. Wiadomo, że mają potencjał te zawody, na przykład Snowfest, bardzo, bardzo chwalę tych organizatorów, bo naprawdę mają potencjał. Transmisja na żywo w internecie, parę tysięcy ludzi na transmisjach live, plus jeszcze na miejscu. No, festiwal muzyki i sportów zimowych, fajny. No, tylko żeby jeszcze były większe skocznie, żeby można było naprawdę się dobrze pokazać na scenie polskiej, bo niektórzy po prostu nie wiedzą, że istnieją tacy ludzie jak ja na przykład, którzy uprawiają taką dyscyplinę. Znaczy, na pewno by też się przydało większy rozgłos dla właśnie dla twojej dyscypliny. Zresztą moim zdaniem to właśnie ta dyscyplina na pewno jest widowiskowa, więc myślę, że przy odrobinie nagłośnienia medialnego by stała się popularna.
Tak, ja też tak uważam. Było w Polsce dawniej, naprawdę snowboard cieszył się mega wielką popularnością. I to są chyba takie wahania, że przychodzą czasy, kiedy ten snowboard nie jest popularny, znowu przyjdzie popularność dla tej dyscypliny, no, zobaczymy wszystko. Bo tak wspomniałem, właśnie mnóstwo zawodów snowboardowych było dawniej, jak ja zaczynałem, to było 12 lat temu. To jak dziś pamiętam, nie wiedziałem, na które zawody jechać, bo były w tym samym czasie, były 3-4 starty tak naprawdę. Krynica bardzo dobrze istniała właśnie w świecie snowboardowym. Było bardzo dużo właśnie takich miejsc, gdzie można było. Było mnóstwo ludzi, którzy chcieli rozwijać tę dyscyplinę. Teraz, nie ukrywajmy, mamy takie dziwne czasy, ja to nazywam, bo każdy patrzy, żeby zarobić, a nie żeby pchać dyscyplinę. No. Szkoda, że każdy tak jakby pod siebie. Chociaż są naprawdę ludzie, którzy pchają tą dyscyplinę, jak na przykład Tomasz Zbiciak, mój aktualny trener klubowy z Alpino Freestyle Team. I on na przykład pcha tą dyscyplinę, mam wrażenie, i tak samo właśnie mój trener kadrowy, czy tam wiele innych osób, nie pamiętam już kto dokładnie, bo nie przypomnę sobie od razu, ale jest parę osób, które pcha tą dyscyplinę. Więc nie jest też tak, żeby nie zabrzmiało źle, że nikogo nie ma, każdy patrzy, żeby włożyć do kieszeni. No wystarczy, znaczy no, na pewno jakiś sukces z Einsteinem bardzo by pomógł. Tak, tak, na pewno. Jagna na przykład, tak było, Jagna zdobyła czwarte miejsce i wtedy snowboard został się bardzo popularny, więc myślę, trzeba czekać na kogoś, kto zrobi wynik na Igrzyskach Olimpijskich i ta dyscyplina będzie popularna. No zawsze Piotr Tokarczyk. Tak, ja myślę dojechać właśnie do teraz będą w Tokio. Kurczę, ale wstyd, nie pamiętam. W Pekinie, przepraszam. W Pekinie będą. Już tak się nakładają te trochę nazwy. W Pekinie, że myślę, że już do Pekinu pojadę po medal i będę o to się starał, bo to są moje ostatnie 4 lata przygotowań i po tych igrzyskach w Pekinie będę kończył najprawdopodobniej swoją karierę, więc tam po medal już. Bardzo, bardzo mi się podoba ta deklaracja i się trzymam za słowo. Tak, no nie widzę innego wyjścia. Postawiłem wszystko na ten snowboard. Rzuciłem szkołę, wszystko i tylko snowboard, więc myślę, że w końcu popłaci to, co zrobiłem. Musi. Czyli za jakiś czas, czyli za niecałe 4 lata będziemy rozmawiać u ciebie z medalem zawieszonym na szyi, tak? Wydaje mi się, że tak. Może to są bardzo mocne słowa jak na dzień dzisiejszy, ale wydaje mi się, że tak będzie. Jestem w święcie przekonany, że tak będzie raczej. Więc. Czyli teraz twoje plany się ogniskują wokół kolejny igrzysk, tak? Tak, tak. Jeden cel, igrzyska olimpijskie, resztę naprawdę już daje spokój i zostawiam miejsce innym, bo ciężko jednak jest cały czas na wyjazdach, trochę to jest takie życie z dnia na dzień, nie jest to stabilne życie, to snowboard. Więc nie jest tak kolorowe, jak to wygląda w naszych social mediach, że tutaj jesteśmy, tam jest fajnie, tu uśmiechy, jednak to jest ciężka praca i naprawdę parę łez uronionych już było nawet w tym sezonie, więc jest ciężko jest czasami, ale jest fajnie. Naprawdę są momenty, gdzie jest fajnie, gdzie się wygrywa właśnie te zawody. A powiedz mi, a mistrzostwa świata w twojej dyscyplinie są, one są istotne, ale są traktowane w ogóle przez was? No drugie to jest jakby... Która kategoria? To jest zaraz po igrzyskach olimpijskich, dla nas mistrzostwa świata są najważniejsze. Później są Puchary Świata, Puchary Europy, no i tak powolutku w dół. Czyli na koniec życzyć ci medalu olimpijskiego. Tak, tak. Właśnie wyjeżdżę na Mistrzostwa Świata, teraz są w Stanach, więc jedziemy do Stanów na Mistrzostwa Świata. Ja byłem na swoich pierwszych Mistrzostwach Świata w Sierra Nevadzie i nieudany mój start był, a wielkie nerwy, wielkie. No, na pewno. Próbowałem 2 razy odjechać właśnie swój korodny trik 1440. Jakbym go wtedy odjechał, bym był w top 10, wydaje mi się, spokojnie Mistrzostwa Świata wtedy. Wygrał stale Stembach wtedy Mistrzostwo Świata, zrobił właśnie frontside 14 i backside 14. Ja mam problem trochę z drugim trikiem, ale ten jeden trik do finału by mi wystarczył, mam takie wrażenie. No to też do czasu, tak już mówiłeś, wystarczy tylko przysiąść, no przysiąść wiadomo, mówiąc, przysiąść nad tym trikiem, nauczysz się go i już. Tak. Tylko właśnie ty jeszcze musisz, jak wspominałeś, trafić w to, co akurat sędziowie wysoko ocenią. Tak, tak, no ale z trikiem na przykład, tak jak właśnie mówisz, że trzeba przysiąść nad nim. 1440 jest bardzo ciężkim trikiem, bo bardzo wymęcza. Ja go zrobię 2-3 razy dziennie i ja tak naprawdę nie mam siły na inne rotacje już, bo mnóstwo siły trzeba w ten trik włożyć, naprawdę mnóstwo. I
To jest tak, że ja przyjeżdżam na snowpark, skoczę kilka swoich pewnych trików, trzy razy skoczę to i muszę odpocząć, bo jednak bardzo dużo siły w to używam, żeby zakręcić tak dużą rotację. Czyli ty w treningach też uwzględniasz ten trik i to stosujesz do dnia akurat, tak? Tak naprawdę, brzydko mówiąc, do pożygu wykonuję triki i bardzo wiele osób myśli, że ja tylko umiem trzy triki i koniec. I nie robię nic innego, że nie umiem kręcić się mniej niż 720, bo mój trening jestem tak, staram się być taką maszynką. Chcę być taką maszynką, kiedy ja przyjeżdżam w ten snowpark. Przyjeżdżam, mam zrobić to od A do Z, czyli sprawdzić skocznie i ładować swoje najcięższe triki i do domu tak naprawdę. I do domu od razu, więc bardzo wiele osób myślało do niedawna, dalej myśli pewnie, że ja nie umiem mniejszej rotacji niż 720. Bo moje triki, też na przykład koledzy się czasem dziwią, że wow, chyciłem inaczej deskę niż normalnie, bo trenuję tylko i wyłącznie triki pod zawody. Nie mogę powiedzieć, że jestem trzystronnym zawodnikiem, bo nim nie jestem, szlifuję dwa, trzy triki i one na zawody i koniec. No dobrze, Piotrek. Chcesz jeszcze dodać? Nie. A powiedz mi jeszcze, że na koniec wywiadu, czego ci życzyć? Co chciałbyś? Chyba zdrowia, bo to jest chyba najważniejsze w naszej dyscyplinie. Chyba zdrowia i wyników. To ci życzę i bardzo dziękuję za wywiad. Ja również. Dziękuję.